Gra w gry komputerowe z dzieckiem to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu razem i budowanie więzi. Wspólne granie może pomóc dziecku w rozwijaniu umiejętności takich jak komunikacja, współpraca i strategia. Aby uzyskać jak najwięcej korzyści z wspólnego grania, ważne jest, aby wybierać odpowiednie gry. Gry zręcznościowe, takie jak platformówki i gry logiczne, są dobrymi wyborami, ponieważ pozwalają na ćwiczenie umiejętności manualnych i myślenia przestrzennego. Gry fabularne, takie jak na przykład RPG, pozwalają na eksplorowanie i odkrywanie, a także uczą empatii i wyobraźni. No dobrze, ale jakie gry wybrać? Ori and the Will of the Wisps to pięknie animowana platformówka dla jednego gracza, w której gracz kontroluje Ori, stworzenie z magicznego świata. Celem jest pomoc Ori w jego podróży przez różnorodne lokacje, by odkryć tajemnicze źródło mocy i uratować swoje rodzeństwo. Gra jest pełna wyzwań i sekretów, a także oferuje emocjonalną i angażującą fabułę. Oryginalna ścieżka dźwiękowa i stylowa grafika dodają dodatkowych wrażeń i głębi do tej wspaniałej podróży. Spyro Reignited Trilogy to odnowiona wersja trzech klasycznych gier z serii Spyro the Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage i Spyro Years of the Dragon. Gra zawiera odnowione modele bohaterów, tekstury, animacje i ścieżki dźwiękowe, a także nowy interfejs użytkownika i wsparcie dla wysokiej rozdzielczości. Gracze wcielają się w tytułowego Spyro, niezwykłego smoka, który musi uratować swój świat i powstrzymać złych wrogów. W grze można poruszać się po różnych krainach, zbierać skarby i walczyć z potworami. Spyro Reignited Trilogy to uczta dla fanów oryginalnych gier i nowych graczy, którzy chcą doświadczyć tej klasycznej serii. Animal Crossing New Horizons to popularna gra typu Life Simulation, wydana na konsolę Nintendo Switch w 2020 roku. Gracze wcielają się w postać osadnika, który przeprowadza się na wirtualną wyspę pełną zwierzaków i buduje tam swoje nowe życie. Gra polega na wykonywaniu codziennych czynności, takich jak zbieranie surowców, projektowanie swojego domu, handel z mieszkańcami wyspy i uczestniczenie w różnych wydarzeniach sezonowych. Gracze mogą także wymieniać się przedmiotami i współpracować z innymi graczami w trybie multiplayer. Spirit of the Island to gra przygodowa, w której gracz wciela się w postać rozbitka, który znalazł się na tajemniczej wyspie. Celem gry jest odkrycie sekretów wyspy i znalezienie sposobu na powrót do domu. Gracz musi pokonywać różne przeszkody, rozwiązywać zagadki i odkrywać tajemnicze artefakty, aby poznać prawdziwe znaczenie wyspy i powrócić do cywilizacji. Gra oferuje piękne i realistyczne grafiki, ciekawą historię i wiele wyzwań dla Was i Waszych dzieci. Unravel to platformowa gra wideo stworzona przez szwedzką firmę Coldwood Interactive. Gracze wcielają się w Jarniego, stworzonego z nici bohatera, który podróżuje przez piękne krajobrazy i rozwiązuje zagadki, aby odkryć tajemnicze wspomnienia swojej rodziny. Tutaj połączyłem Unravel 1 i dodałem również wycinki z drugiej części gry, w której gracz kontroluje dwie postaci, które muszą współpracować, aby rozwiązać łamigłówki i pokonać wyzwania w niebezpiecznym świecie. Gracze muszą przemieszczać się po trudnych terenach i współdziałać, aby dotrzeć do końca każdego poziomu. Gry charakteryzują się ciepłą i wzruszającą historią, ujmującą oprawą graficzną i ścieżką dźwiękową, a także wymagającymi zadaniami logicznymi i zręcznościowymi. Mam nadzieję, że to krótkie zestawienie pozwoli Wam spędzić świetnie czas z Waszymi pociechami. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy taki materiał był dla Was pomocny. Może sami chcecie się podzielić, w co gracie z Waszymi dziećmi. Zachęcam do zostawiania komentarzy. Trzymajcie się, pa!